Łukasz, nie można meczu wygrać, to trzeba go zremisować. Tak, po spotkaniu można powiedzieć, że zdobyliśmy punkt, chociaż naszym założeniem było 3 punkty. Pomimo tego, że to był lider, chcieliśmy w tych pierwszych dwóch meczach zdobyć komplet. No, była ku temu okazja, była poprzeczka i no szkoda, takiego szczęścia trochę zabrakło, może w sumie na zero wyszło, bo ze Stomilem trochę szczęśliwie strzeliliśmy tą bramkę i może gdzieś ta sprawiedliwość po prostu i 0-0. Szkoda, że kibice dzisiaj nie mieli okazji zobaczyć bramek, no ale bądź co bądź, to było bardzo otwarte i ciekawe spotkanie. Tak, też wydaje mi się, że pomimo tego, że nie było bramek, to myślę, że było wiele sytuacji podbramkowych, taka walka. I no myślę, że podobało się ludziom, chociaż wiadomo, że ludzie przychodzą po to, żeby go oglądać. Z jednej strony źle, że ich nie było, ale z drugiej fajnie, że zagraliście znowu na zero z tyłu, to już drugi z rzędu i oby ta passa trwała jak najdłużej. No dokładnie, od tego się zaczyna budowa zespołu, że żeby nie tracić bramek, jak nie będziemy tracić goli, to na pewno nie będziemy przegrywać, a już jak nie będziemy przegrywać, to jest dobra podstawa do zwyciężania po prostu. Dla Ciebie to dodatkowo wyjątkowe spotkanie, bo zadebiutowałeś w tym sezonie jako kapitan, także jak najbardziej na plus, tak? Na pewno szczęścia byłaby, gdybyśmy to spotkanie wygrali i już tak na dobre tam dołączyli do tej czołówki, bo straty nie byłyby duże, chociaż my się dalej nie poddajemy i tak mówię, będziemy walczyć, dopóki jest szansa. No a co do Paski, no na pewno wyjątkowy mecz też dla mnie i jestem bardzo dumny z tego, że mogłem drużynę wyprowadzić pod Beskidzia na ten mecz jako kapitan.